zadziwiające doniesienia. Zenek Martyniuk nie może ochrzcić wnuczki. Wnuczka Martyniuka nie będzie mieć chrztu, ogłasza Super Express w najnowszym wydaniu. Czy to prawda? A jeśli tak, to co stoi na przeszkodzie? Od jakiegoś czasu nie ma niemalże dnia bez nowych doniesień na temat życia rodzinnego króla Disco Polo. A wszystko zaczęło się, gdy na początku roku media obiegła wieść o awanturze, która miała wywiązać się pomiędzy Danielem a jego wówczas ciężarną żoną. Wezwana do zdarzenia policja znalazła u syna Martyniuka marihuanę. Później Daniel zabierał głos na temat całej sytuacji oraz Eweliny, której nie szczędził gorzkich słów. Oberwało się również teściowej. W lutym, kiedy na świat przyszła mała Laura, wydawało się, że między synem gwiazdora a jego małżonką zaczyna się układać. Daniel odwiedził Ewelinę i córeczkę w szpitalu. Opowiadał, że oni ukochana sporo sobie wyjaśnili, lecz od razu sugerował, że między nim a matką dziewczyny dobrze wcale nie jest. I właśnie to może być teraz źródłem problemów. Jak przekonuje Super Express, jeśli Daniel nie pogodzi się z teściową, zaplanowany na Wielkanoc chrzest Laury może stanąć pod znakiem zapytania. W naszym kościele przed sakramentem chrztu wymagana jest spowiedź rodziców dziecka i rodziców chrzestnych. Ksiądz poświadcza to na specjalnej kartce. To ważny moment dla rodziny i dobrze jest, kiedy panuje zgoda, mówi tabloidowi kościelny z parafii w Rusocicach, gdzie mieszka Ewelina. Cała nadzieja ponoć w żonie Zenona Martyniuka. Osobą, która może wszystkich pogodzić, jest Danuta Martyniuk, bo Zenek ciągle koncertuje, nawet wnuczki dobrze nie poznał, opowiadają sąsiedzi Martyniuków. Jednak może pojawić się jeszcze jeden kłopot. Niewykluczone, że w rodzinie dojdzie do rozwodu. Podobno Daniel złożył pozew rozwodowy. Tak chwali się znajomym. Zastanawia się też nad wyprowadzką z Polski, bo, mówiąc delikatnie, stracił wiarę w rodaków, mówił nasz informator.